Cześć wszystkim i na was bardzo serdecznie w finale z grupy F. Oczywiście to jest finał grupy. Zobaczymy, która piętnastka przejdzie z tych państw, które jeszcze tu istnieją, do finału. Zostało nam 60, no już teraz to 59 lat. Oczywiście tabela wygląda w tym momencie w ten sposób, że pierwsze miejsce ma Italia, potem jest Morkuwar, potem cała reszta, jak widzicie. Zobaczymy, kto przejdzie dalej. Nie wiadomo. Mamy 58 lat do końca rozgrywki, więc jeszcze dużo może się zdarzyć. Osoby, które są na samym końcu, mogą nagle jakoś w jakiś dziwny sposób wywindować do góry, bo na przykład, nie wiem, zdobyły jakiś dobry sojusz i dzięki temu odzyskają swoje kory i tak dalej, i tak dalej. Może jakaś koalicja do kogoś powstanie i dzięki temu zostanie jakieś państwo wypuszczone, które mają dużo korów i tak dalej. To naprawdę tutaj ten odcinek jest najważniejszy, bo w tym odcinku najwięcej się stanie. Mocarstwa mogą upaść, nowe mocarstwa mogą powstać i ogólnie może być różnie. Zobaczymy, co się naprawdę stanie, ale to za chwilę, bo na razie musimy czekać jeszcze 55 lat, więc no nie tak dużo, ale zawsze coś. Dobra, ogólnie to nie jest tak źle, jakoś tutaj daję radę. Jest wtorek, to znaczy ja nagram to w poniedziałek, ale wy macie wtorek. Więc już po pierwszym dniu tygodnia, już jest godzina teraz 20, więc macie już praktycznie koniec wtorku, więc prawie będziecie mieć środę, a środa to wiadomo, środa minie, tydzień zginie, a jak środa minie i tydzień zginie, no to już wiadomo, czwartek, piątek to już prawie weekend, więc już prawie jesteśmy na weekendzie, więc bardzo fajnie, tylko teraz ja to mówię w poniedziałek, więc znowu jeszcze dużo czasu, ale przed wami już prawie weekend, co nie? A jak weekend, to już prawie tylko tydzień do świąt, więc już prawie święta, więc już prawie dłuższe wolne, więc prawie Sylwester. No to prawie mamy koniec roku, więc szczęśliwego nowego roku i w ogóle wesołych świąt wam życzę, ale to no to jeszcze przyjdzie czas. Jak na razie, oczywiście, lecimy jeszcze 50 lat, 49 w tym momencie już, w tej grupie i zobaczymy, kto tak naprawdę tutaj przejdzie dalej. Na razie cały czas Italia prowadzi na samym końcu, kto tam jest, a 2626, więc znowu jest na samym końcu, no ale może jakoś może w tym odcinku się mu uda. 15 miejsce ma Cesarstwo Piesełów. No i tutaj widać, że 14 i 15 mają też samo developmentu, ale to liczymy jako, wiecie, 15 miejsce, ogólnie 15 osób. No chyba, że na 15 miejscu byłoby po prostu tak, że na przykład Wordyjad by miała też tutaj właśnie 125 developmentu, to wtedy coś już innego by było, ale jak na razie, tak jak widzicie, tak właśnie by ta 15 przechodziła. No ale mówię, mamy jeszcze teraz 46 lat, więc różnie może być, różnie może się zdarzyć. To przejdzie dalej, nie wiadomo jeszcze, ale zaraz zobaczymy. No znaczy, bardzo możliwe, że na przykład taka Italia, Ultan Batoro, Morkuwar przejdą, chociaż no jakby nagle jakaś koalicja powstała, oni by stracili wszystkie sojusze, no to wtedy mogłoby być różnie, ale że oni sojusze wszystkie mają i się rozwijają pięknie, no to myślę, że problemu nie będzie. Dobra. Kto się tu w ogóle bije? Halo, halo. Albo tak, jeszcze jest jakaś koalicja. Jest! Koalicja, liderem są Białe Kruki i jest to ta koalicja na Nowopolskę. No jest gdzieś tutaj, no to że ona tak dużo nie zabrała, to jaka to koalicja? O Boże. Mało co tego, tutaj widać już agresja ekspansji została, ale musiała przekroczyć 50, no to sorry, ale Nowopolsko, masz przerąbane, masz przechlopane, Zeciolan może się cieszy tutaj, bo dostaje może kory swoje. Ale Nowopolska prawdopodobnie zostanie rozebrana na części, tym bardziej, że sojuszników chyba za dużo tutaj nie ma. No, szczerze, ma jakiś sojuszników tutaj, Morkuwar. Ale Morkuwar już też jest podbijany, bo tutaj widzicie Węgiel Empire razem z Lucky Nation i tak dalej, jak się rzucili, to naprawdę dużo. Widzicie tutaj, Nowopolska miała też sojusz z Ultan Batoro, ale niestety nie dołączyli do wojny, więc szkoda, no tu już stracili z Morkuwar sojusz, więc no nie wróży im dobrze. Zaraz zobaczymy, jak to się to wszystko skończy. A się tak zdziwiłem, bo tak ale ich tutaj pozjadali. Co z nich zostało? Dwie prowincje z nich zostało. Białe Kruki zdobyli, sobie jedną prowincję odzyskali, ale widzicie, Białe Kruki miał do odzyskania. Zeciolan niestety nie odzyskał nic. Zjednoczone Emiraty Perskie odzyskały trzy prowincje, więc zawsze tam coś. No, pozmieniało się, więc pewnie tabela się pozmieniała oczywiście, bo tam, no bo Polska by pewnie była wysoko, a teraz to już jest niziutko i to bardzo. No, jest nisko. Ostatnie miejsce, 15. Wielkie Królestwo Cebulandii, potem mamy 108 elementu z Żelazna Wola. To brakuje mi trochę, dobra. Jeszcze 35 lat, więc 35 lat musimy popatrzeć się tutaj, co się dzieje, co się stanie. Są mi tylko dwie grupy już do zrobienia, a potem już finał, no to finał będzie, a czy półfinał będzie już łatwiej prowadzić, bo wiadomo, mniej państw,
Do tego będzie większa mapa, więc więcej wojen takich i tak dalej, większych. Jeszcze chwilę. A się musiałem rozciągnąć, sorry. I wiadomo, będę miał też kogoś do tej do pomocy w komentowaniu, więc bardzo, bardzo fajnie. Ogólnie będzie dobrze. Uuu, tutaj się coś stało wielkiego. Nie wiem, czy ci powstali, ale tutaj chyba trochę stracili prowincji. Właśnie tutaj kolorowy kubek wrócił jakoś tutaj na mapę. On widzi, że tutaj teraz niestety straci to. No ale co zrobić, to tak czasami jest. Murkuwar stracił prowincję na rzecz A262. 2026. No, ale coś tu sądzę, jak właśnie oni nie mają sojuszy, to sobie tutaj Morkuwar zaraz tę prowincję odbije, jak tylko tutaj minie właśnie pokój. Jeszcze, no, kilka miesięcy. Nie, no już powinien być. Już powinien niedługo atakować. Bo to, że zaatakuje, to jest pewne, bo jak oni nie mają sojuszy, a tutaj kory do odzyskania, to no, pójdą na pewno. No, już coś się zadziała, ale troszeczkę innego, bo powinna się zadziała z kill, board to kill. A z Italią. Wow, jaka wojna. Ale sobie to Morkuwar to ma przerobadę. Bo jednak to jest Italia. No już bez Italii. Ale jest tutaj board to kill i Węgiel Empire, więc no nie sądzę, żeby dali radę. No właśnie, tym bardziej, że tu już ich sojusznik jest cały oblężony. A zaraz będzie Morkuwar też oblężony, więc zobaczymy, czy coś się stanie. Dobra, zostało nam 25 lat. Więc jeszcze trochę. Może Morkuwar przeżyje do końca, może nie. Zobaczymy. No, zabrali mi trochę. Ale w sumie teraz tak, mają pokój do roku 85, więc jeszcze jedna wojna może powstać. No w sumie mogą wypaść z tabeli, z pierwszych 15 miejsc, bo teraz są na raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 miejscu. Kurde, mogą wypaść. Zobaczymy, co się stanie. Dobra, mamy jeszcze 22 lata, więc jeszcze trochę. Wow, kurde, patrzę, czy mam tu jakąś wodę. Ale niestety wszystkie całą wodę wypiłem już. Butelka. A nie chcę mi się iść do tego, po wodę na dół, do kuchni. To nie, to niestety będę musiał to jakoś wytrzymać te 20 lat tutaj, czyli pewnie jakieś, nie wiem, z 5 minut. Albo troszeczkę więcej jakoś wytrzymam może. Wow, koalicja, o Boże! O Boże! Portu Kilma przerąbane. No i tak mała koalicja się zrobiła, bo tutaj widać, że jeszcze więcej państw mogło dojść. Ale tak czy siak, bez pomocy, no ma jakąś tu pomoc sojusznika, ale niezbyt dużo prawdopodobnie przegra to na pewno. O właśnie, i zostało państwo górnośląskie zostało uwolnione. Cztery prowincje. A Bortu Kino niestety stracił i to tak samo zostało uwolnione Dzbenin. Widzicie, zmienia się to cały czas. Ci już mogą atakować prawdopodobnie Morkuwar, ale jeszcze nie atakują, więc tutaj czas działa na rzecz Morkuwaru. Bo jeżeli nie zaatakują ich, no to możliwe, że nie zdążą wypisować. Zostało 15 lat. 15 lat w sumie mogliby zrobić tu jedną wojnę. Więc jest możliwe, że Morkuwar zostanie zjedzony, a przecież takie duże było, ale no kurde, z drugiej strony może przeżyją, nie wiem, zobaczymy. Morkuwar, 180 developmentu, jakby zabrali mu dwie prowincje. Okej, okay, jest wojna, nie ma wojny. Toczyli nową wojenkę tak na razie, tutaj z Westią, od swojego Kora. 13 lat do końca. Tu jest w ogóle znowu Born to Kill rozbierany. Znaczy nie został rozbierany, to jest atakowany tutaj. Księstwo Górnośląskie jest atakowane. Okay. Oraz tutaj Dzbenin. Ledwo powstał, już jest atakowany. Tu w ogóle Ultan Batory się rozwinął strasznie na północy. Zecioland też trochę odzyskał, ale tu mu miejsca w tabeli nie daje pierwszego. Czekajcie, 23, 21, 24. Tutaj 17, no jakby jeszcze jedną prowincję albo dwie odbił. O, to twoje kory, o tutaj dwie prowincje jakby odbił. No to mogły być w tabelce. Okej, tutaj 10 lat zostało, no to może Morkuwar jednak przeżyje te 10 lat. Zostało 10 lat, więc tak wojna będzie trwała z 2 lata. 3. No jeszcze trochę musi przeżyć. O kurde, patrzcie, to jest ciekawa sytuacja, bo na miejscu 15 w tym momencie mamy ex aequo miejsce 15. Więc tu była dogrywka pomiędzy tymi dwoma państwami, więc wszystkie te 14 państw przeszło, abyśmy tylko patrzyli na te dwa państwa, które pierwsze wygra. Zostało 7 lat, mam nadzieję, że to się zmieni, bo mi się nie chce tej dogrywki robić. Ale zobaczymy.
7 lat, no może być naprawdę ciekawa sytuacja, o której rozmawialiśmy dużo razy. Zielony jest oprzyszczek tarpana. Tutaj mamy. Mało sojuszy, znaczy ma sojuszy z Italią, więc powinien mi przeżyć to. A druga osoba. Starstwo piesełów. Okej. On jest w wojnie, ale nic nie zdobędzie, ale jest chroniony przez tych sojuszników, więc tutaj się pewnie też nic nie stanie, więc teraz zależy od tego, kto pierwszy zbustuje prawdopodobnie prowincję. No tutaj jeszcze przyczek tarpana może zatkować. Ale nie sądzę, żeby w 3 lata coś tutaj zmienili, więc... Kurde. A nie, czekajcie. Już razy mają egzekwo 14 miejsce, więc teraz jest bez problemów. Okej. Okay. Czyli ktoś musiał wypaść z tabeli. Nie wiem kto. Ale ktoś wypadł. Sprawa prawie wyjaśniła, bo zostało nam tylko jeszcze rok z kilkoma miesiącami. No, tutaj Lucky Nation walczy też o przetrwanie. Tak samo tutaj niektóre państwa. Zeciolnat odzyskał innego kora, więc... Czy Zeciolnat nie wbił się do tabelki? Nie, blisko, ale nie, jakby... Musiałby odzyskać tego innego kora od Nowopolski, ale tutaj on ma sojusz z Ultan Batoro, więc różnie może być. Okej, czekajcie. Okej, o kurde! Widzicie to? Przypadkowo nacisnąłem teraz spację, bo tak myślałem, o czas zatrzymać czas, patrzę, a tutaj idealnie 1 stycznia 1600 roku, ale to zatrzymałem, zarąbiście, dobra. Jak wygląda sytuacja? Egzekwo miejsce 14, przyczółek Tarpana i Cesarstwo Psiseów. Okej, czyli bez problemu jest biała gra, ma dopiero 118, więc te 15 państw przechodzi do finału. Czasem sprawdzimy do pewności. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15. I miejsce 16 ma mniej developmentu, bo biała grań, więc bez problemu przechodzi do finału. Węgiel Empire, Italia, Ultan Batoro, Imperium, Niedźwiedź, Lucky Nation, Imperium, Pingwinów, Żelazna Wola, Patapolis, Morkuvar, Nudolandia, Born to Kill, Pieczywkolandia, Wordyja, Przyczółek Tarpana oraz Cesarstwo Piesełów. Osobom, które niestety się nie dostały, a przeżyły, oczywiście gratuluję przeżycia, ale no niestety, sorry, że nie w przeszłości były to Biała Grań, Zecioland, Księstwo Górnośląskie, Wielkie Królestwo, Cebulandii, Kozackie Imperium, Nowopolska, A2626, Cebulandia, Lorpiszew, Warownia Olisa, Mroczne Księstwo, Templariuszy, Piesiek, Zjednoczenie, Zjednoczone Emiraty Perskie, Głodni Wiedzy, Guber. No te państwa się przychodzą, ale powiem wam, że naprawdę dużo państw przeżyło w tej grupie. Więc tutaj im gratuluję. Zwycięzcom też gratuluję przejścia do półfinału, więc zostało nam jeszcze tylko zwolnić 30 osób z 15 z grupy G i H. I mamy gotowe półfinały, więc zapraszam was jutro, prawdopodobnie jutro, jeżeli mi się uda, jeśli nie, no to pojutrze na grupę GH i zobaczymy, kto przejdzie do półfinałów jako ostatni 30 państw i wtedy będziemy mogli zacząć już robić półfinały, więc będzie wszystko dobrze. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się już niedługo. Na razie, pa, see ya.